Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj zapraszam Was na haul. Pierwszy w tym roku haul, pokażę Wam nowe nabytki w mojej szafie i moje ostatnie zakupy. Zacznę może od nakrycia głowy. Ja generalnie uwielbiam zimą nosić różnego rodzaju nakrycia głowy. Czapki, kaszkiety, berety, nauszniki i nie tylko. Już nawet nie chodzi o te kwestie zdrowotne i o to, że no niestety zimą pogodę mamy jaką mamy, ale powiem Wam, że ostatnio, a na w przeciągu ostatnich kilku lat jestem totalnie zakochana w beretach. Jeśli przeglądacie czasem jakieś moje filmy ze stylówkami, czy na przykład patrzycie gdzieś tam na moim Instagramie na zdjęcia, to na pewno rzuciło Wam się w oczy, że mam różne czapki, mam różne berety. I ostatnio nawet wrzuciłam na moim Instagramie zdjęcie w takim oto przepięknym czerwonym berecie. Dostałam bardzo dużo komplementów od Was, że w ogóle ten beret i ten kolor zrobił furorę, jeśli chodzi o to zdjęcie. Natomiast ja zawsze chciałam mieć czerwony beret, ale nigdy nie mogłam znaleźć beretu w takim odpowiednim, ładnym, czerwonym kolorze. I kiedy weszłam sobie na stronę marki Lemoniade, chyba tak się wymawia, polskiej marki, gdzie oczywiście znajdziecie różnego rodzaju nakrycia głowy, czapki, szaliki, berety, ale też bardzo fajne ubrania, dresy, komplety i nie tylko. Kiedy zobaczyłam ten oto przepiękny czerwony beret, powiedziałam, nie, no po prostu ja go muszę mieć. A najbardziej, słuchajcie, w całym tym berecie spodobał mi się właśnie ten motyw kart, i do tego takie logo złote, taka przypinka właśnie na berecie, logo marki Lemoniade. Oczywiście na modelce ten beret wyglądał obłędnie, na mnie wyglądał już zupełnie inaczej. Co nie zmienia faktu, że jest to bardzo dobrej jakości wełniany beret i jestem w nim totalnie zakochana. Kolejna rzecz, którą Wam teraz pokażę, to będą kapcie. Moi drodzy, kolejna polska marka, marka Vacalli, która specjalizuje się w produkcji kapci bardzo dobrej jakości z naturalnej owczej wełny, owczej skóry. I ja postanowiłam właśnie takie kapcie sobie sprawić. A dlaczego? Po pierwsze dlatego, że jestem osobą, której notorycznie marzną stopy, więc muszę mieć ciepło. Po drugie, jeśli już oglądaliście moje wcześniejsze haule, myślę, że tak cofniemy się mniej więcej około półtora roku, nawet dwa lata do tyłu, to zapewne wiecie, że ja uwielbiam tego typu kapcie do chodzenia po domu. Muszą być ciepłe, miękkie i wygodne. I właśnie najlepiej, kiedy będą z owczej wełny, dlatego że ona bardzo fajnie grzeje. I właśnie jakoś mniej więcej półtora roku temu, dwa lata temu, kupiłam sobie takie kapcie za pierwszym razem w TK Maxie i były one, powiedziałabym, tutaj zakryte. Niestety te kapcie bardzo szybko mi się zniszczyły, a mianowicie powycierały się wszystkie tutaj, powycierała się po prostu ta owcza wełna, no i wyglądało to fatalnie. Później kupiłam sobie kolejne kapcie, bardzo podobne, a nawet bym powiedziała identyczne jak te, tylko z jasnej wełny, też w TK Maxie. Zapłaciłam za nie coś około chyba 150 zł i słuchajcie, w tych kapciach przechodziłam, tak mi się wydaje, że ostatni rok. Nie dość, że wiosna, nie dość, że lato, nie dość, że jesień, to jeszcze zima. Po prostu uwielbiałam te kapcie. To jak one grzały, jakie były wygodne, no po prostu idealne kapcie do chodzenia w domu. No i stwierdziłam, że tamte czas najwyższy już wyrzucić, czas najwyższy się ich pozbyć, bo po prostu słuchajcie, tak się poprzecierały wszędzie, tutaj, na podeszwie, z każdej strony. Nawet powycierała mi się ta wełna tutaj na górze. No, jakby ktoś z Was zobaczył, jak wyglądały te kapcie, to by powiedział, Anita, ty jeszcze w takich kapciach chodzisz. No ale co zrobić, kiedy one były takie wygodne i ciepłe przede wszystkim. Więc stwierdziłam, ok, czas najwyższy pomyśleć o nowych kapciach. No i tutaj jak z nieba spadła mi marka Vacalli. To jest tak naprawdę, mi się wydaje, że młoda marka, która ma bardzo duże doświadczenie i korzysta przede wszystkim z pracy rzemieślników polskich, którzy od lat, od wielu lat, z ogromnym doświadczeniem tworzą tego typu wyroby.
Także wybrałam sobie taki oto model z szarej właśnie takiej wełny, szarej owczej skóry i powiem Wam, że te kapcie są niesamowicie wygodne. Dostałam też od Was pytania, jak z rozmiarówką, ponieważ rozmiarówka jest taka: 38, 39, 36, 37. Więc nie dobierzecie sobie kapci pod względem całkowitego waszego rozmiaru. Ja posiadam 38, więc postawiłam na 38-39, ale muszę wam powiedzieć, że te kapcie są idealne. One są naprawdę idealne, jeśli chodzi o rozmiar, więc myślę, że spokojnie powiedziałabym, że to jest takie 38,5, czyli dla osób, które mają 38, bardzo dobrze się sprawdzą, ale też dla tych, które mają 39. Są też bardzo, bardzo lekkie, przede wszystkim ze względu na tę cienką podeszwę, która jest gumowa, bardzo wygodna, no i grzeją. To, na czym mi najbardziej zależało. Także fantastyczne kapcie, gorąco Wam polecam. Są też inne kolory, troszeczkę inne modele, możecie sobie przejrzeć na stronie. Oczywiście postaram się zostawić Wam linki do wszystkich produktów, o których dzisiaj będę rozmawiać, o których Wam opowiadam, w opisie do dzisiejszego filmu, więc jeśli coś Was zainteresuje, to polecam Wam sprawdzić, ale kapcie idealne, jestem z nich bardzo zadowolona. No zobaczymy, jak będzie też z ich trwałością i jak będą się wycierały właśnie od chodzenia, czy będą lepsze jakościowo od tych, które do tej pory miałam z TK Maxa, czy może okażą się mniej więcej takie same. Zobaczymy. Na razie nic Wam więcej nie mogę powiedzieć, oprócz tego, że noszę je od jakiegoś czasu i jak na razie jest idealnie. A skoro jesteśmy przy butach, to teraz Wam pokażę kolejną parę, a będą to kozaki. Tak, może zacznę od tego, że mniej więcej w listopadzie wypatrzyłam sobie w sklepie Pinko przepiękne, takie zamszowe, zielone kozaki. Co prawda z nieco innym tutaj wykończeniem, nieco innym czubkiem, ale były one przepiękne, kosztowały kupę kasy. Więc stwierdziłam, że poczekam do wyprzedaży i wtedy kupię sobie właśnie te kozaki. Ale jaki to był błąd, bo chyba większość kobiet, które czaiły się na te buty, czekało właśnie na te wyprzedaże. No i niestety nie udało mi się kupić tych kozaków Pinko w niższej cenie. One w ogóle rozeszły się jak ciepłe bułeczki, słuchajcie. I zostały jeszcze z tego samego modelu takie, powiedziałabym, rudo-beżowo-karmelowe. Ja chciałam zielone. No i byłam nie dość, że zawiedziona tym, że nie udało mi się kupić właśnie takich zamszowych kozaków, no to zaczęłam przeglądać internet i powiem Wam, że wcale nie było mi łatwo znaleźć tego typu kozaki. Chyba widziałam na stronie Dizzy, no ale wiecie, tam jakość butów jest zupełnie inna, no powiedziałabym adekwatna do ich ceny. I słuchajcie, tak się złożyło, że wpadłam na sklep Marco Shoes. Kolejna polska marka, która tworzy buty ze skóry. Bardzo dobrej jakości buty. I jak wejdziecie sobie do sklepu internetowego właśnie tej marki, to zobaczycie, ile tam jest przepięknych modeli. I znalazłam te kozaki. Kozaki są oczywiście z naturalnego zamszu, nie są na żaden suwaczek, one są wciągane, ale bardzo ładnie dopasowane do nogi. Mają tutaj taki obcas, nawet powiem Wam szczerze, że nie wiem, jaką on ma wysokość, ale oczywiście link do tych butów zostawię Wam w opisie, więc jeśli Was zainteresował, to sprawdźcie sobie koniecznie. Moim zdaniem obcas jest idealny, bo nie jest ani za mały, ani za duży. Jest on też obity tym zamszem, wykończony zamszem. Czubek mamy w szpic. Buty są idealnie wyprofilowane, idealne podbicie, niesamowicie wygodne przez to i bardzo przyjemnie się w nich chodzi, bo może się wydawać, że obcas jest dosyć wysoki, nie ma tutaj żadnego jakiegoś takiego podbicia na zasadzie traperka czy czegoś takiego, nie, ale powiem Wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona jakością tych butów. Ja już widziałam zresztą na Instagramie, wiele dziewczyn polecało ten sklep Marco Shoes i przepiękne modele botków, kozaków i nawet szpilek. I powiem Wam, że cały czas ja te buty mam chyba mniej więcej od grudnia, a sprawdzam sobie na stronie, jak to wygląda cenowo i cały czas widzę, że są wyprzedaże, więc można je kupić taniej i są one dostępne też w innym kolorze.
No mi właśnie zależało na tej zieleni, takiej butelkowej zieleni. Nie chodziłam jeszcze zbyt dużo w tych butach, dlatego że nie chcę ich zniszczyć. Niestety w tym roku, albo stety w tym roku, mamy dosyć dużą ilość śniegu, a takie buty nie nadają się na chodzenie po ulicy, gdzie mamy śnieg. No i dlatego oszczędnie do nich podchodzę. Nosiłam je kilka razy. Pokazywałam wam je również na moim Instagramie. Zrobiłam nawet filmik ze stylizacją, gdzie możecie sobie zobaczyć, jak wyglądają te buty. Ale one są przepiękne, boskie, wygodne, niesamowicie ładnie wykonane. Widać tutaj dbałość o każdy detal, szczegół, usztywniana pięta. Mimo tego, że są one wciągane, to bardzo ładnie wyglądają na nodze. No oczywiście dziewczyny, które mają chudą łydkę, mogą niestety być troszeczkę zawiedzione, bo one są tutaj, ja bym powiedziała, szerokie, ale nie na tyle szerokie, że będą wam bardzo odstawały. Spokojnie włożycie nogę w dżinsach na przykład, w takich grubszych dżinsach, ale też bardzo ładnie wyglądają do rajstop i nie odchodzą jakoś tutaj specjalnie, jeśli chodzi o szerokość. No ale tak jak mówię, jeśli ktoś z was ma bardzo taką szczupłą, chudziusieńką nóżkę, no to one będą za szerokie. Ja się w nich zakochałam, już nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła je nosić, kiedy będzie taka, wiecie, pogoda troszeczkę, już powiedziałabym, końcówka zimy, początek wiosny, wtedy będą sprawdzały się idealnie. Dokupiłam sobie do nich też kurtkę, którą zaraz wam pokażę, ramoneskę, żeby mieć taki fajny komplet i też fajnie to razem ze sobą komponować. No ale cieszę się z tych butów, jestem ciekawa, co myślicie, czy podobają wam się takie zamszowe kozaki? Dajcie koniecznie znać. A skoro jesteśmy przy tych kozakach, to jeszcze zatrzymamy się na chwilę, bo tak jak wspomniałam, na Instagramie zrobiłam filmik, w którym pokazuję wam całą stylizację z tymi butami i tam też pokazałam wam moje nowe spodenki z ekoskóry od Pinko. Czekajcie, żeby to jakoś ładnie wyglądało, to zrobię to jakoś tak, o. O. W ten sposób. I z tymi spodenkami też jest związana, powiem wam, taka mała historia, bo tak naprawdę wypatrzyłam sobie tego typu spodenki w kolorze karmelowym, kiedy tylko weszła właśnie ta kolekcja Pinko do sprzedaży. Oczywiście też z ekoskóry. Ale te spodenki w oryginalnej cenie były za około 800 albo nawet 900 zł. Te karmelowe. No i też stwierdziłam, że poczekam, jak będą wyprzedaży. Kiedy pojawiły się wyprzedaży, okazało się, że te spodenki były przecenione o połowę. No i pojechaliśmy z Maxem do Pinko, żeby je przymierzyć, zobaczyć, jak wyglądają. No i okazało się niestety w przymierzalni, że wygląda w nich fatalnie. One miały taki krój, powiedziałabym, troszeczkę bufki. Bardzo jakoś dziwnie odstawały mi z przodu, więc stwierdziłam... No nie, napaliłam się na te spodenki, przecenione o 50% w przepięknym karmelowym kolorze. Już chciałam wychodzić ze sklepu, a zatrzymała mnie pani i powiedziała, może przymierzy pani czarny model. On jest nieco inny, był też przeceniony w tym czasie, ale może się pani spodoba. No ja tak czarny, czarny, czarny i Max mówi, wiesz, ale czarny to będziesz miała taki klasyczny, on do wszystkiego będzie pasował, bez względu na sezon tak naprawdę i będziesz mogła z nich wiele razy korzystać. Mówię, dobra, to przymierzę. No i przymierzyłam. I tak właśnie się stało, że dzisiaj jestem posiadaczką tych oto spodenek z ekoskóry czarnych. Jak widzicie, one mają też dołączony pasek z logo Pinko w takim ciemnym złocie, ale już krój okazał się inny, już nie taki bufiasty i zdecydowanie ładniej układał się z przodu, ale też fajnie podkreślał pupę. No i były przecenione o połowę, więc stwierdziłam, dobra, chciałam, to mam. No i wyszłam ze sklepu zadowolona. Teraz okazuje się, że te spodenki dalej są w sprzedaży na stronie internetowej Pinko, ale już wróciły do regularnej ceny, więc jest ona dosyć wysoka, chyba 800 zł z tego co pamiętam. No ale na pewno to jest też taki model, który rzeczywiście będzie służył mi na lata i można go fajnie komponować w różnych stylizacjach, z kozakami, z botkami, ze sportowymi butami, do t-shirtów, do koszuli, do swetra. Cieszę się, powiem wam, że się cieszę, naprawdę fajne wykonanie, bardzo ładnie one wyglądają, no zobaczcie,
Mają tutaj kieszenie, dosyć duże te kieszenie. Tutaj z przodu też takie, powiedziałabym, marszczenia, są na suwak, na górze zapinane na dwa guziki, takie nieco wyższe stanem. Bardzo fajny, taki elegancki, ale też sportowy model spodenek. No to teraz pokażę Wam ramoneskę, o której wcześniej wspominałam. Kurteczka też z zamszu, ale oczywiście to już nie jest taki naturalny zamsz jak w przypadku kozaków. Bardzo, bardzo cienka. Tutaj nie ma żadnej, słuchajcie, podszewki od środka. Zapinana jest na suwak, ma dwie kieszenie i kurteczkę kupiłam w sklepie Candy TM. Zresztą mam kilka rzeczy, które wam tutaj zaraz pokażę z tego sklepu. Wzięłam w rozmiarze S. Co prawda nie byłam też pewna, jak ta kurtka będzie na mnie wyglądała. Zależało mi na tym, żeby to był model opięty. I na początku myślałam, że może mniejszą niż ta S-ka. Natomiast bardzo dobrze zrobiłam, że wzięłam S-kę, ponieważ jak widzicie teraz na przebitkach, jest ona bardzo mocno dopasowana. A jeśli szukacie tego typu kurteczki, takiej ramoneski, to, która będzie bardziej, powiedziałam, taka luźna, oversize'owa, to bierzcie rozmiar większą. Ja jestem osobą dosyć szczupłą, drobną, nie mam dużego biustu, a mimo tego kurtka jest na mnie opięta. Natomiast fantastycznie się prezentuje i powiem Wam szczerze, że kupię sobie jeszcze jedną. Ten sam model, ale w innym kolorze i chyba wybiorę szarą, bo też taka pojawiła się właśnie na stronie Candy TM. Chyba też widziałam te kurteczki, a przynajmniej bardzo podobne modele w sklepie Sew Italian, o którym opowiadałam Wam w okresie letnim i też mi się wydaje, że są w takiej samej cenie. Natomiast warto polować na kody rabatowe i na przeceny, które bardzo często pojawiają się w tych sklepach, bo możecie je kupić dużo, dużo taniej. I to też są takie modele, które momentalnie, słuchajcie, schodzą, bardzo szybko się sprzedają, bo no widać, że są fajnie wykonane, ten zamsz, ten materiał jest taki cieniutki, bardzo przyjemny, miękki w dotyku, fajny, wygodny i to będzie świetna opcja na wiosnę, ale również na lato. No i zatrzymamy się na chwilę właśnie przy sklepie Candy TM. Bardzo często pytacie mnie o moje golfy i na przykład o ten w tym przepięknym kolorze kobaltowym. To jest golf, który również kupiłam w sklepie Candy TM. Mam z tego sklepu kilka golfów, ten sam model, tylko w różnych kolorach i powiem Wam, że cena ich jest bardzo niska, a jakość fantastyczna. I tak jak ja do tej pory kupowałam zazwyczaj te basicowe golfy w Zarze, takie z guziczkami, i wydawało mi się, że są one dobrej jakości, chociaż kosztowały około 100 zł, chyba około, kosztują około 90 zł, to teraz powiem Wam, że te są o wiele, wiele lepsze. Zarówno jakościowo, to jaki jest ten materiał, jak przyjemnie się w tym chodzi, jak fajnie się je pierze i nie robią się żadne jakieś dziwne na nich zacieki. Co prawda nie ma tutaj tych złotych guziczków przy rękawach, ale to dla mnie to nie jest żaden problem. Natomiast cena też jest dużo, dużo niższa. I ze sklepu Candy TM zamówiłam sobie również bluzę, którą mogliście już widzieć w filmie 5 dni, 5 stylizacji. Biała bluza w rozmiarze uniwersalnym, bardzo fajna, bardzo przyjemna, wygodna, też w dobrej cenie i też zastanawiam się, czy nie kupić sobie jeszcze jednej bluzy, ale już w innym kolorze. Chociaż Max jak zobaczył tę bluzę, to stwierdził, wiesz co, może weź sobie białą, ale z innym nadrukiem. No i nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Natomiast powiem Wam, że też materiał jest bardzo przyjemny. To jest niby tutaj się pojawia rozmiar S na M, ale ja bym powiedziała, że to jest taki rozmiar no, uniwersalny. Natomiast w dotyku bardzo przyjemna, bardzo dobra. Nic się z nią nie działo po praniu. Fajnie też się prasuje. Także jak najbardziej tutaj mamy ściągacze, widzicie przy rękawach. Ściągacz na dole, ściągacz tutaj przy dekoldzie. No i całkiem fajny nadruk, taka sportowa bluza do jeansów, jak gdzieś wychodzicie na zakupy albo nawet siedzicie w domu, ale żeby fajnie wyglądać, fajna bluza.
To jest to. I ostatnie dwie rzeczy, które Wam teraz pokażę, są ze sklepu eshopper.pl. Ja z tego sklepu mam już kilka rzeczy, między innymi sweter, który zawsze jak mam na sobie, to pytacie, skąd on jest. Taki w centki, z zielenią, z brązem, bardzo fajny sweter, ale on się momentalnie w tym sklepie wyprzedał. Wiem, że zostały jeszcze takie pastelowe odcienie, ale chyba w tej chwili też już nie są one dostępne. Z tego co zauważyłam, to co pojawia się w sklepie eshopper.pl momentalnie stamtąd znika. Nie wiem, czy to jest związane z tym, że w sklepie jest tylko kilkanaście modeli danego produktu, czy po prostu cieszą się one taką popularnością, ale za każdym razem, kiedy Wam już coś pokazuję, to się okazuje, że momentalnie tego w sklepie nie ma. I tak na przykład będzie z tym oto golfem. Kupiłam go niedawno i już go w sklepie nie ma. No jak wiecie, ja uwielbiam golfy, ale chciałam mieć właśnie w takie biało-czerwone paski. Ten kosztował około 50 zł. Tutaj przy rękawie mamy takie złote guziczki. Bardzo fajny jakościowo, nawet bym powiedziała, że podobny do tych golfów ze sklepu Candy Tam. Chyba one się nazywają Lola, ale nie jestem pewna. Na pewno będziecie mieć link w opisie do dzisiejszego filmu. Natomiast ten też jest bardzo fajny, on ma rozmiar uniwersalny, więc nie jest taki bardzo opięty, nie jest też za bardzo szeroki, natomiast zależało mi właśnie na takim golfie. No i tak jak mówię, niestety jest on już wyprzedany w sklepie eshopper.pl, być może pojawi się znowu. I ostatnia rzecz, to też będzie bluzka, którą już mogliście widzieć w jednym z moich ostatnich filmów, chyba dotyczącym zimowej pielęgnacji. Ta bluzka pojawiła się również na zdjęciu konkursowym na moim Instagramie i też padło bardzo dużo pytań o nią. Zobaczcie, to jest taka cieniutka bluzka biała w czerwone usta. Jest jeszcze dostępna wersja czarna w czerwone usta z nieco innym dekoltem. Też za jakiś śmieszne pieniądze, ja ją kupiłam chyba właśnie z jakimś rabatem i ona wyniosła mnie około 50 zł, ale też bardzo chciałam mieć taką bluzkę, zresztą widziałam ją u jednej z dziewczyn na Instagramie, co prawda w innym modelu, bo w takim z dekoltem serek i powiedziałam, ja też taką muszę mieć, muszę ją sobie znaleźć w internecie, znalazłam i cieszę się, że mam taką bluzkę. No to wiecie, też jest coś takiego do jeansów, do latania, na zakupy, nic eleganckiego, ale też jakiegoś klasycznego. No i na pewno nie każdy z Was sprawdzi się z takim motywem ust, ale ja lubię i bardzo dobrze się czuję, tak sobie patrzę. Tych biało-czerwonych rzeczy trochę jest tutaj dzisiaj u mnie, no ale co zrobić, ostatnio mam taką fazę, ja mam zazwyczaj fazy, słuchajcie, na różne kolory, zrobię dla Was film na temat trendów wiosennych, bo zaczyna się u mnie faza na jeszcze inny odcień, ale na razie Wam nic nie zdradzę, natomiast cieszę się, że ta bluzka również pojawiła się u mnie w szafie, ona jest cieniutka, też jest dostępna w uniwersalnym rozmiarze, natomiast ona jest dosyć szeroka. Ale tak jak mówię, ja jestem osobą, która jest tutaj dosyć szczupła i nie mam też dużego biustu, więc ona w ten sposób u mnie wygląda. Ma taki szeroki, powiedziałabym, półgolfik, wysoką stójkę, nie ma żadnych ściągaczy przy rękawach ani na dole, też już ją prałam, prasowałam, nic absolutnie się z nią nie dzieje, a wygląda całkiem ciekawie. Moi drodzy, myślę, że na tym możemy zakończyć ten pierwszy w tym roku, w 2021 roku haul. Jak widzicie, mam tutaj część rzeczy, pokazałam Wam część rzeczy wyprzedażowych, część rzeczy nowych, takich z nowych kolekcji. Polecam Wam sprawdzać sklepy, o których dzisiaj wspominałam, bo tak jak mówię, bardzo często pojawiają się tam różnego rodzaju wyprzedaże, kody rabatowe, darmowe wysyłki i można znaleźć fantastyczne perełki. Gdybym miała tak podsumować, z czego jestem najbardziej zadowolona, to powiem Wam tak, z Kozaków, z Kapci i chyba ze spodenek. Potem bym wymieniła Ramoneskę, a następnie golfy, bluzy. No i widzicie, tak naprawdę ze wszystkiego jestem bardzo zadowolona, więc dzisiaj Wam to wszystko polecam. No i jeszcze beret. O, właśnie, jeszcze beret. Moi drodzy, myślę, że tym akcentem możemy już zakończyć dzisiejszy film. Kiedy będzie następny haul? Nie wiem. Bo przymierzam się co prawda do zakupów, tak jak Wam wspomniałam wcześniej, zaczyna się u mnie faza na pewien odcień,
I już widziałam kilka fajnych rzeczy, które mi się całkiem podobają i mogą się sprawdzić w mojej szafie. Ale tak jak mówię, na razie jeszcze nie wiem, kiedy będzie następny haul, być może w przyszłym miesiącu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca i wysłuchaliście tej mojej pogadanki na temat nowych rzeczy w mojej szafie. Przypominam o linkach, które znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu, a my widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło. Pa!